konkurencji Robot Games zdobywa drużyna Green Drops. Mamy kapitana drużyny. Dowiemy się, która zdobyła drugie miejsce. A jest to drużyna Uboty! Zapraszamy Uboty! Mamy kapitana. Stanęliśmy przed dosyć trudnym zadaniem, ponieważ trzy konstrukcje uzyskały maksymalną liczbę punktów. Tylko zwarta konstrukcja, osłona, która pełniła kilka funkcji, nie tylko zabezpieczała zewnętrze robota, ale i chroniła czujniki przed światłem. To rozwiązanie było nie tylko czysto mechaniczne, ono wyglądało jak model prawdziwego robota. Zwłaszcza jak chłopaki otworzyli klapki, zobaczyliśmy tam silnik V8, nitro sprężarką. Pierwsze miejsce zdobyły Uboty. Zajęli drugie miejsce w Robot Game, a więc widać, że ta konstrukcja miała... działała też również, nie tylko dobrze wyglądała, ale też dobrze działała. Swoją pracę w sposób najciekawszy, która wypełniła wszystkie właściwie, proszę, która wypełniła właściwie wszystkie wymagane punkty, bo jak wiecie, myśmy nie oceniali tak dokładnie was według własnego pomysłu. Nie była to taka ocena subiektywna, tylko wszystkich ocenialiśmy według tych samych podpunktów kategorii i najlepiej wypadła w tym miejscu drużyna Uboty. Zapraszam. Wielkie brawa Uboty po raz kolejny nas na scenie. Zapraszam, wstańcie sobie. Oj. Wszedłem w kadr. Miłe, nie? Wielkie brawa. Tak. Uboty. Projekt badawczy. Pierwsze miejsce. Dziękujemy wam. Dostali, dostali już. Zwycięzcą tegorocznej edycji FLL 2011 w Warszawie jest drużyna Uboty! Proszę, proszę. Wielkie brawa, wielkie brawa. Chcielibyście coś powiedzieć, także poczekajcie, że może na sekundkę. To jest w sumie nasz ostatni raz, kiedy startujemy w tym konkursie. W przyszłym roku już nie będziemy się mieścić wiekowo, więc nas nie zobaczycie. Może nasze kontakty, mimo że się nie znamy, były nie najlepsze, ze względu, że byliśmy konkurencją, ale wierzymy w to, że w przyszłych latach będziecie się dobrze bawić nadal i chcielibyśmy wszystkim drużynom, które z nami startowały i przez ten rok, jak i przez te 3 lata, jak i przez 2 lata, chcielibyśmy bardzo podziękować za miłą współpracę, no i za godnego konkurenta. To wszystko, co chcieliście. Powodzenia w przyszłych latach.